A, dzień dobry, robi się coraz cieplej, czy nie? Chyba... Ale biorąc pod uwagę, że to już maj. Zresztą... Nawet w marcu potrafi być ciepło. W sumie to już maj. Matko, jak ten czas leci. Chodź, w sumie... Dopiero co tu przyjechałem przecież. Tyle rzeczy się działo. A ja połowę tego... Połowę... Właśnie tydzień chyba cały przespałem. Wiesz... To w sumie nie jest tak, że... Jest coraz mniej ludzi z całym syndromem apatii. Jesteśmy jedynymi, którzy są w stanie walczyć z cieniami, więc... Wydaje się, że powinniśmy trenować więcej, abyśmy byli gotowi, gdyby coś takiego miało się znowu pojawić. Zwłaszcza ja. Nie chcę być nikomu ciężarem. Wystarczy, że będziesz leczyć całą drużynę i będzie kna... Co nie zawsze się zdarza, uwierzcie mi. Ja nawet nie żartuję w tym momencie. A, to jest Junpei. A, jakbyście wiedzieć, Akiko jest w szpitalu i ma badania. Zadzwonił do mnie wcześniej i chciał, żebym mu coś przyniósł. O, wie na kogo może liczyć. Jesteś pewien, że wie. A, prosił ciebie, bo nie miałeś nic lepszego do roboty po szkole. Ej, no, bez przesady. Nie, żartuję, żartuję. Więc, czego właśnie chciał? Listy uczniów z klasy 2G. Po co dokładnie? Nie mam dzisiaj treningu, więc mogę iść z wami. Aż jest z tobą. Też idziesz, prawda? Mogę, czemu nie? To dobrze. Ej, chwilę! Jakiś problem czy coś? No poprosi mnie, no... Ej, no już bez przesady. Zawsze możemy iść się grupą. Chyba nikt nie szkodzi. czy Akiko Senpai... Jest tutaj? Może? Co wy tu robicie? Czołem? Przyszliśmy cię zobaczyć. Chyba nie jest to u nich, tak? Przędko na kontrolne badania. Czy to wszystko, Aki? Tak, dzięki. Nie mam czasu na takie badziewia. A jednak, przychodzisz. Kto tu był? A, przyjaciel ze szkoły, w pewnym sensie. Wiecie, że ilość ludzi z syndromem apatii ostatnio rosła, prawda? Cóż, na parę osób, które na niego zapadły, więc dopytywałem go o to. Ej, Junpei, masz to, co ci prosiłem? Oczywiście, senpai. Ja bym nie przyniósł, żeby poszpanować. Nie powinieneś tak wyrzeć swoją ręką. Dajcie spokój. Zmandowałem już wystarczająco dużo czasu. Muszę wracać do moich treningów. O tak, to jest złoty chłopiec Gokoukan. Normalnie urodził się, żeby być na ringu. Czasami naprawdę cię nie rozumiem. Tylko czasami. Tylko czasami? Co tego senpai? Dlaczego boks? W sensie, dlaczego wybrałem akurat ten sport? Nie chodzi o sam sport w sobie. Po prostu chciałbym nauczyć się walczyć. Wiem, jak to jest być kompletnie bezsilnym. I nie chciałbym tego poczuć nigdy więcej. Zastanawiałem się, jak silny mogę się stać. To trochę jak gra, w której walczę tylko sam ze sobą. A nie z nikim innym. O, co?
Ciekawy sposób patrzenia na to. Wiesz, ja tam też lubię gry. Tak, gry wideo. Ej, one są dobre do ćwiczenia koordynacji ręka-oko. A, nigdy nie wiem, czy to jest oko ręka, czy ręka-oko. Czy to jest zamienne. Ciężko jest stwierdzić. Ale widzę, z powrotem. Odbierz się długi weekend, więc moglibyśmy się przejść do Tartarusu. Może trochę zająć czas, zanim jakikolwiek pani się wleczy. Nie chcę, żeby cokolwiek się wydarzyło w tym czasie. Zatem ostatnio coraz więcej jest ofiar. Mam złe przeczucia. Powinniśmy zebrać tyle siły, ile tylko się da. A skoro już o tym mowa. O kurcze, wszyscy są zdrowi? Chyba udajemy się do Tartarusu. I tak pewnie się zmęczą po trzech walkach, ale... Cink, 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 cink. Mroczna godzina nastała. Właśnie, bo w końcu nie sprawdziłem. Ile mogę mieć tych... Złóżb od Elitbuff jednocześnie. Czy jeżeli weźmiemy jedną, to to automatycznie włączy się druga, czy... Zobaczmy. Accept request. Bedroom kadencja. Tak, wezmę. B. A. Czyli mamy coraz dwa wzięte. Dobra, to też wezmę. Najgorsze jest to, że musimy się wyrobić z tym jakoś do 7 maja. Nigdy nie robię tego systemu zapisywania, czy najpierw miesiąc, potem dzień. Zaczynam coś się głupie w tym. Dobra, jeszcze to sobie... okej, mogę wziąć 3 próby na raz. Może prośby. Chcę, abyś użył czaru kadenca. Wspaniały duet pomiędzy dwoma mózgami. Po prostu czuję, jak moja siła rośnie, po prostu słuchając tej pieśni. Już to zrobiłem. God damn it. Nawet nie pamiętam kiedy. Użyj umiejętności Jack Brothers. Będę potrzebował dwóch Jacków, czyli Pino Jacka i Jack Frosta. Spoilery! Dobra, to jeszcze weźmiemy, jakbyśmy doszli jednak na to szóste piętro. I dobra. Całą drużynę mamy skompletowaną, z tego co pamiętam nie mamy żadnego teleportu wyżej. Bo nie mamy teda. Yep. Czyli musimy przechodzić od samego początku, jej. Zastanawiam się, czy po prostu nie powiesz na Hama na wyższe piętra. Bo na tych pierwszych piętrach dostajemy po 2-3 ekspozowalkę, coś trochę irytujące. Mówcie co chcecie. Od tyłu. Atakowanie ich od tyłu sprawia, że możemy sobie pozwolić na takie prowadzenie walki, co naprawdę ułatwia sprawę dość znacząco. Dobra. Trzechta, jak już mówiłem. Ile potrzebuję następnego poziomu? Zobaczmy. No niech pomyślę, 80. Czyli potrzebuję jedyne 28 takich walk. Co to jest? 28 walk po 3, no. Gdzie zazwyczaj męczę się po jakichś dwóch? Wiecie doskonale dlaczego. Może mnie to irytować. Tu jest wyjście, tu jest skrzynka. Szlak złapał mnie. Tyle było z moich niecnych planów, a? Przynajmniej mają ograniczony zasięg. I na pierwszych poziomach są absolutnie banalne do zwalczenia. I daję jeden ekstra. Po co zaraz mnie na tej skrzynce? Lekarstwo. Albo używając zwrotu klasyka, medycyna. No dobra. Tu jest jakiś przeciwnik, pewnie ten sam co zawsze. Mam tylko nadzieję, że nie męczą się od tych walk, bo byłoby mi smutno. No pudło. Przynajmniej atakując z łuku przy pudłach się nie potkają. Tyle dobrze. Kasę, chcę kasę. 2, 3, 4, 5. Kasa. 2 ekspa, Jezu Chryste. Naprawdę mogłoby być tego do mnie więcej.
Dobra. Gdzie ja miałem dojść na szóste, żeby mieć pierwsze te... God! Damn it! O. Dobra. Teraz na co to było podatne? Na wszystko oprócz lotu. A to drugie? Na lot. No tak. Chodź. Dobra. Przynajmniej o tyle, dobra. O, będzie bolało. Albo nie. Udałam się zawsze, że... Bo w początku ja boli ich znacznie bardziej. Co mi przypomina, że na wyższych piętach są bardzo fajni przeciwnicy. Co będzie w tej katanie? Imitation katana. Jej. Aha. Tu jest jakiś przeciwnik, którego teoretycznie można zajść od tyłu. I który broni przejścia do góry. To jest nie jak najbardziej na ekranie na tym. Czy madę? Powinienem. O ile jakiś dzikie... O szlak! Tyle bozowania, ale... podatnie na ogień. Ogień miałeś ten. Dobra. Yep. Nie będę ryzykował. Za dobrze znam poziom rzeczy, które mogą się tutaj wydarzyć, żeby wiedzieć, że ryzykowanie w takich sytuacjach jest bez sensu. No, znowu kasa. Jej. I nawet będzie na pierwszej pozycji. Chyba? O, okej, dostała poziom. Ach, chciałem sprawdzić, czy dostała jakieś umiejętności, ale najwyraźniej gaz stwierdziła, że mi tego nie da zrobić. Check status equipment. Piąty persona... nie wiem, czy miała wcześniej to garu, jeżeli... Jeżeli miała to... ale... to nieważne. Chyba? I teraz tak, tu jest wyjście. Muszę go dobrze wiedzieć. Najgorsze to, żebym ich rozdzielił, ale nie jestem przekonany, czy aż tak długo wytrwają. Chyba teraz... Co to jest? Na pewno nie moją! O kurczę, czuję domowe krytyki. No kurczę, to było straszne. Jeżeli trafią na się przeciwnicy, którzy wyglądają jakby ich zmęczeni, to... No, śmierć, nie podoba mi się to. Dobra, chcę ostatnią kartę, pierwszą, drugą. Jeżeli trafią się teraz przeciwnicy jak przychlu, to krytyki są praktycznie zagwarantowane. Aaa, goddammit. Czekaj, tu nie ma przejścia dalej, tu za to jest coś. Tylko... Teraz co z nim? On się zaraz obróci, tylko nie w drugą stronę. W tą. Mogę po prostu przejść obok tej ściany. Tu jest... O, duża skrzynka. Tylko muszę sobie z tym jakoś poradzić. Dobra. Obrócisz się inaczej. No. Wiem, że potrafisz. Nie w tą stronę. God damn it! Właśnie. Jeszcze ona da mało tyle. To spoko. Au. A dobra, trzeba. Ale chyba tamten drugi jeszcze do mnie przyjdzie, więc nie zostawię tego na autobazę. Nie przyjdzie? Czyli to tylko w czwórce tak dochodzą przeciwnicy? Aha. Wzdłuż tej ściany. Mam cię. System tutaj jest o tyle inny, że tak to ujmę, że jeżeli przeciwnik nas nie zauważy, to mamy gwarantowaną darmową turę. W czwórce nawet jeżeli nas zauważył, to można było jeszcze dostać. Tej jeżeli nas zauważy, to jest gwarancja, że jej nie dostaniemy. Ale katana. Dobra, co jest w skrzynce? Yuzumaru, o widzicie. Ciekawe, Yuzumaru. To jest duża broń. Tylko mam bogatą, że ktoś jej chce. Więc wypadałoby ją zachować po prostu. Nie podoba mi się to, ale... Ja mi tu 20 HP nie zaboli nigdy. Mogę po prostu z nią chodzić tak długo jak się da, czyli tam do tego... Któregoś tam... Dajmy na to do 6. Zresztą... prośbę Elizabeth można oddawać w ciągu dnia, więc... Najpierw po prostu dzień po tym będę oznaczeni z tej nie musi to i się oddać. Dobra.
Idealnie. Właśnie dlatego lubię mieć darmowe tury. B. Kolejna skrzynka. Okej, było 1500 jen. Trapko. Dziękuję. Gdzie jest to? Niczkami. Może i kieszenie znalazłem. No, czy w tej stanie testniesz na jedno uderzenie? To lepiej. Jezu Chryste, nie doszedłem nawet na piąte piętro! Weźcie, że wy się zlitujcie! To się zaczyna robić naprawdę niedorzeczne. Się obróci, nie w tą stronę, w którą chciałem. Najgorsze jest to, że nie możemy sobie włączyć mapy takich, jak robiliśmy to w czwórce, więc nawet nie mogę zobaczyć, gdzie tam mogły być jakieś inne odnogi, gdzie on się obróci. Okej, okay, można pytać od tyłu. No i to są schody. Idealnie. Jej, krytyki. Jej, krytyki. Mały nie. Ale czemu Yukari już jest zmęczona? Jezu! Teraz pewnie Junpei. O, jeszcze lepiej. Zabijcie mnie. Czasami by się chciało po prostu dojść gdzieś tam na te piąte piętro bez żadnego zmęczenia, ale nie. Po co? O! Idealnie! W idealnym miejscu po prostu. No. Ale przynajmniej... Chociaż w sumie. Tam się chyba możemy teleportować, z tego co pamiętam. Aha. I od tej pory terminali możemy używać w ten sposób, że po prostu oddajemy je. Znaczy Boże, o, co ja gadam? Że po prostu przenosimy się na dane piętro. O, tak. To chciałem powiedzieć. Dobra, więcej chyba tutaj załatwień nic nie mamy. Znaczy muszę zobaczyć jakie... Prośby przyjąłem od Elizabeth. Jeżeli mam to na katanę, to jej od razu oddam. Accept request taken. Pinezin. Muscle Dinky B to trzeba. Dobra. Pinezin niedługo załatwię. To znaczy jutro bodajże. Bito Shell jakoś to będę jak tamte cienie pokona następne. Dobra, czas iść spać.